Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Matornen. Witam Państwa w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Witam Państwa w Piñata Party z okazji święta Wielkiej Nocy. Będzie oczywiście okazja do odpoczęcia, okazja do pobycia chwilę z rodziną, okazja do zjedzenia naprawdę czegoś dobrego z wielkanocnego koszyka. No i również z tego akurat jest taka okazja, że można zrobić Piñata Party, w którym to przeciwnicy będą oczywiście ubrani w kostium króliczka wielkanocnego, który co prawda nie wiem akurat jak bardzo jest związany ze świętem Wielkiej Nocy, ale możemy spokojnie powiedzieć, że no jest też to jakiś smaczek, tak, i króliczek wielkanocny też jakoś tam się w tą popkulturę wkradł. Będzie oczywiście okazja do troszeczkę odpoczynku, do troszeczkę do naładowania baterii, ale jeszcze zanim będzie święto, to trzeba, przydałoby się jednakże troszeczkę jeszcze dokończyć niedokończone sprawy, czyli na przykład nagrać na zapas jakieś kilka filmów, bo jeżeli oczywiście będę poza Wrocławiem, to niestety nie będę miał dostępu do niczego i dlatego dzisiaj siedzę cały dzień i tak naprawdę kiedy jeszcze mogę, to nagrywam ewentualnie kolejne odcinki, by mieć jakiś tam chociaż malutki zapas na całe te święta po to, by potem wrócić i znowu robić to samo, no bo niestety też będę musiał troszeczkę jeszcze posiedzieć po powrocie. Ale dobra, nie będę oczywiście narzekał, bo nie na narzekanie pora. Najważniejsze jest fakt, że z tego co widziałem, to jest tutaj nawet synergia między akurat naszymi dwoma roślinami, ponieważ nie zauważyłem, że jeżeli postawi się blowera tuż przed akurat dandelionami, to niestety czuprynka z głów dandelionów stojących w tej linii znika. Znaczy, wiecie, jest rozmuchiwana w postaci gigantycznej ilości nasion, no tak naprawdę robiących u zombie całkiem dużą masakrę. Więc gdybym miał okazję zrobić to Piñata Party jeszcze raz, to podejrzewam, że wykorzystałbym to troszeczkę częściej, ale co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli będziemy mieli takiego blowera akurat mniej potrzebnego, który już nie musi akurat walczyć z przeciwnikami latającymi, to możemy również użyć go ofensywnie właśnie, żeby wyrzucić w takiego faraona 20 tysięcy akurat malutkich wybuchających ziarenek, czy tam ewentualnie nasionek. Time Warp otrzymał nowy kostium, a my przechodzimy oczywiście na akurat ekran główny, gdzie widzimy, że jest nowy epicki quest do odblokowania. Nowy epicki quest w ogóle się świeci na niebiesko, bo się do tej pory świeciło na zielono i co to ciekawego się nie stanie. No i oczywiście odblokowaliśmy Enduriana, to jest akurat bardzo dawny quest, więc nie wiem czemu akurat teraz dostaliśmy za niego punkty, ale dostajemy epic quest, Gem Gem. Pokonaj, przejdź każdy krok w swoim epickim queście po to, żeby otrzymać gigantyczną nagrodę i nagroda to jest 50 kryształów. Całkiem nieźle. Uwaga, użytkowniku Dave! Wykryłam dźwiękowo całkiem pokaźny zapas diamentów należący do zombie. Ohoho, horda coś chowa. Jeśli będziemy się śpieszyć, to może damy radę je sobie przywłaszczyć. Iho, Gem Gem, jedziemy! Cel dnia pierwszego, ustaw swoją obronę i pokonaj nadciągające fale zombie. Czyli akurat pierwszy dzień będzie to akurat ustawienie Last Stand w świecie starożytnego Egiptu. I oprócz tego jest również zauważyłem jedną taką zmianę, nie wiem czy wam się też to pojawiło, ale w tym momencie kiedy wybieram rośliny na akurat ekranie właśnie wybierania roślin na dany poziom, to widać, że właśnie te miniaturki roślin teraz robią się, są dużo większe i nawet dla przykładu, jeżeli wybieramy sobie ziemniaka, czyli znaczy Infinata z akurat dnia w Far Future, to na przykład właśnie ten sam Infinat wychodzi poza samą akurat obwódkę, czyli po prostu jest wychodzi poza właśnie tą miniaturkę i jest akurat jego część po prostu no, poza krawędzią, tak? Zdziwiło mnie to trochę, bo nie jestem przyzwyczajony, że do widoku tych roślin takich wielkich właśnie przy na swoim ekranie, bo zazwyczaj akurat te miniaturki były mniejsze, no od słowa mini to powinno być coś mniejszego, tak? Mikroskopijnego. Ale muszę przyznać, że całkiem to dziwna zmiana, ale troszeczkę bardziej klarowna, bo wszystko jest teraz trochę bardziej przejrzyste, bo wiem akurat na jaką roślinę możemy się spodziewać, jak ona dokładnie wygląda, możemy zobaczyć więcej detali. I nie wiem właśnie akurat, czy może to być również sprawka tego, że troszeczkę ostatnio pozmieniam akurat ustawienia w BlueStacksie, ponieważ niestety, żeby nagrywać jakiś czas temu odcinek, musiałem zmienić wersję tego samego programu, na którym emulują Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Mianowicie odinstalowałem ten program i ściągnąłem ten program jeszcze raz, okazało się, że wyszedł jakiś wielki update, przez co w ogóle cały klient zmienił cały swój wygląd, klient zmienił w ogóle cały swój numer, bo teraz jest BlueStacks wersja 2.0 i ogółem się nie jestem jeszcze się w stanie w nim połapać, bo niektórych kwestii, które były mi przydatne akurat w BlueStacksie 1, niestety nie jestem w stanie jeszcze rozwiązać, dlatego właśnie ten odcinek jest taki bardzo posklejany i będzie to widać przy akurat przeskakiwaniu między poziomami, gdyż niestety, ale
wyskakują na przykład takie błędy, że reklamy odtwarzają się z dźwiękiem, czego do tej pory nie było i to mnie strasznie denerwuje, bo muszę potem to wszystko usuwać. Jakieś tam są inne jeszcze opcje, jak na przykład kliknę źle, to na przykład ekran się potrząsa i a tego bym nie chciał zobaczyć, no bo niestety, ale Plants vs. Zombies 2 i Cebot Time nie ma takiej opcji, że potrząsanie ekranem coś daje. No to prawdopodobnie wiecie, do innych gier to się może przydaje, ale akurat nie tutaj, dlatego jeżeli się źle kliknie, to będzie oczywiście się trząsło. No i przy okazji również taki problem, że ten program nie wykrywa mi actiona, więc zamiast akurat nagrywać sobie spokojnie F9 obrazek, znaczy po prostu całe okienko, w którym wyświetla się gra, to muszę nagrywać cały pulpit i potem ewentualnie oddzielnie przycinać akurat ten pulpit tak, żeby właśnie było tylko widoczne to, co jest w grze, tak? Więc jeżeli na przykład wyskoczyłoby mi coś na pulpicie, to prawdopodobnie wyskoczyłoby mi tutaj również w grze, dzięki czemu oczywiście będziecie widzieć, jaki tam błąd akurat jest na moim ekranie, czy tam jakie błędy się pojawiają na moim monitorze. Bo kiedyś tak pamiętam, właśnie było tak przy nagrywaniu tych pierwszych Plants vs. Zombies 2 i It's About Time. Tam były też takie problemy, że na przykład pokazywało mi się nagle Audacity w trakcie nagrywania, ale to akurat jest mniejszy problem, bo to akurat nie ma tak naprawdę żadnego dużego znaczenia. Postaram się usuwać oczywiście elementy, które nie będą wychodziły, jednakże również zauważyłem, że możliwe jest, iż ta zmiana systemu, ta zmiana silnika troszeczkę dobrze zrobiła, jeżeli chodzi o rozdzielczość, bo ktoś tam mi napisał akurat pod ostatnim odcinkiem, że widać lekkie polepszenie, jeżeli chodzi o grafikę, więc jeżeli wygląda to lepiej, to ja się cieszę i chyba nawet się cieszę z tego, że właśnie jest ten nowy silnik, bo wszystko wygląda trochę lepiej. Nie będziemy jednakże dzisiaj robić oczywiście tego questa, zrobimy sobie Modern Day. Wyrzutnia zmierzchu to kolejna roślina cienia, użytkowniku Dave. Sama z siebie wyrzuca lobem eksplodujące pociski. Zaś w swojej ulepszonej formie atakuje w ten sposób aż 3 linie. To po jednej dla każdego mojego kciuka i nosa. No w teorii ma rację, nie pomylił się Dave, no będą akurat atakować 3 linie. No i widać, oczywiście są problemy lekkie, że czasami niestety wyskakująca reklama troszeczkę zniszczy system, jednakże właśnie dlatego będzie troszeczkę rzeczy pociętych. No i również tutaj widzimy, że niektóre rośliny właśnie wyskakują poza swoją obramówkę, przez co mamy takie okazję lepiej się im przyjrzeć, jednakże to i tak raczej nie będzie miało zbyt dużego znaczenia i troszeczkę nawet to trochę przeraża, jak taka właśnie Moonflower całkowicie praktycznie jest poza tą swoją obramówką. Tak jak wiecie, takie przełamanie jest takiej ściany, która do tej pory nie była jeszcze przełamywana. Zwłaszcza to widać w przypadku samego Infinata, który też unosi się nad ziemią, więc to jeszcze troszeczkę wyżej tam wyskakuje. W sumie zastanawiam się, jak bardzo wyskakuje poza tą obramówkę Talnat, no bo jak wiecie, wysoki ziemniak, no to prawdopodobnie jeszcze wyżej tam sięga. Może nawet poza ekran tam wyskakuje jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz i jej tam urwał może kabel, ale może kabla też nie urwał, ponieważ przechodzimy do dnia 17 i rozpocznijmy oczywiście od posadzenia naszych standardowych roślin produkujących słońce, gdyż oczywiście mamy wyrzutnię zmierzchu do wypróbowania. Nie pamiętam już, jak się nazywała po angielsku, odczytałem tą nazwę dzisiaj wielokrotnie, ale to nie miało znaczenia, bo w sumie akurat sama wyrzutnia zmierzchu nie brzmi chyba aż tak źle, chociaż to słowo wyrzutnia mi trochę nie pasuje, zwłaszcza, że akurat właśnie ta roślina atakuje sposobem lobowym. Tak, czyli nie wyrzuca, tylko tak właśnie podrzuca, może nie wiem, to użyłbym słowa trebusz, ale trebusz no to z kolei jest rzeczownik w rodzaju męskim, a akurat sama na przykład encyklopedia Almanak podpowiada, że wyrzutnia to jest właśnie akurat ona, więc nie wiem, jak mam ją nazwać, trebuszka, trebusie, znaczy tak z francuskiego trebuchet. No nie, bez przesady oczywiście, żarty na bok, bo akurat nie to jest najważniejszą rzeczą, bo możemy się kłócić o akurat napisy, czy dubbingi, czy suby, czy duby, ale to nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ponieważ cóż, jeżeli posadzimy akurat tą nową wyrzutnię, koło akurat Moonflower, koło jednej z Moonflowerek, no to mamy już wtedy dużą przewagę, ponieważ jedna wyrzutnia atakuje sobie 3 linie, tego jeszcze chyba nigdy, nie, no to było oczywiście wielokrotnie, ale również to jest taki mechanizm aktywowany, że w przypadku Wintermelona, Wintermelon jest w stanie atakować oczywiście 3 linie, tak? Ale tylko w momencie, kiedy na jego linii, tuż przed nim, jest jakiś zombie i tylko w tym akurat obszarze koło tego zombiego jest w stanie na przykład zamrozić tych 9 zombie. Znaczy tam nie wiem, no oczywiście może tam być więcej zombie, ale po prostu jest w stanie zamrozić to 9 pól, na których znajdują się zombie, prawda? Zaś w przypadku właśnie wyrzutni akurat zmierzchu jest taki jest taka akurat dogodność, że każdy z pocisków liczy się indywidualnie, więc jeżeli na przykład jeden przeciwnik będzie blisko, a kolejni dwaj na liniach sąsiadujących będą daleko, to odpowiednio pociski polecą w tamtym kierunku, dzięki czemu będziemy mogli łatwiej troszeczkę
dysponować tymi pociskami, dzięki temu właśnie wyrzutnia rakiet będzie akurat taką bardziej uniwersalną rośliną, która będzie naprawdę prawdopodobnie na dobre zagości w którejś ze strategii, bo wydaje mi się, że całkiem mocna akurat może być, że uda się jej chyba troszeczkę no, zagościć w naszych sercach, żeby po prostu no była, żeby była dobra, no, bo same akurat te ziarenka może nie są jakoś super efektywne, nie wygląda jakoś super mocno, tak jak na przykład właśnie same Winter Melony, które to spadają się, rozpryskują na te wszystkie akurat, akurat kawałki arbuza. No ale przecież nie o to w tej grze chodzi, żeby tutaj wszystko było świecące, wybuchy w ogóle były na całą planszę, żeby tutaj było jakieś milion, nie wiem, partikli, które niszczą się i ogółem powodują nam potem blagi i akurat opóźnienia, bo pamiętam też któraś tam, któraś z katapult robiła taki problem, że niestety bardzo dużo zżerała zasobów, a to jeszcze były akurat momenty, w których samo Plants vs. Zombies 2 na komputerach osobistych nie wyglądało zbyt dobrze, bo się lagowało nawet bez takich bardzo zżerających zasoby roślin. Ale to nie zmienia faktu, że akurat za koszt 150 słoneczek możliwość atakowania trzech linii to chyba nie jest aż tak źle. Zwłaszcza, że potem jeszcze przy akurat odpalaniu efektu Plant Food też jest w stanie ona zasadzić też kilka takich eksplodujących, takich zasadzić ziaren w ziemi, które to potem eksplodują też na jakimś pewnie konkretnym obszarze. Mam nadzieję, że wam się również podoba ta roślina tak jak ja. Design też w sumie nie jest taki zły, bo widać, że akurat ma ten swój, nie wiem, ten warkocz czy ogon, który będzie wyrzucać właśnie te swoje zarodniki, więc możemy powiedzieć, że akurat właśnie jak ona się nazywała po angielsku, no bo wyrzutnia wyrzutnia zmierzchu to tak, a po angielsku to jest Dusk Labber, będę musiał to zapamiętać. Powiem wam również, jaki jest kolejny problem z tym odcinkiem, ponieważ w momencie, kiedy klikałem Next Level, chcąc przejść do kolejnego odcinka, oczywiście do kolejnego poziomu samego Modern Day, niestety gra mi wykrywała, że chcę przejść na Next Level, jeżeli chodzi o Epic Quest Jam. Więc niestety w momencie, kiedy jest na przykład odblokowana kolejna roślina i tam jest tylko przycisk Continue, to jest też problem, bo w tym momencie robi się tak, że gra nawet nie mogę wyjść w ogóle z poziomu, nie mam żadnej opcji wyjścia na mapę, a gra mi przechodzi na kolejny akurat poziom samego właśnie Jam, więc niestety ten odcinek będzie, że tak powiem, nawet zainfekowany tymi właśnie dziwnymi losowymi poziomami. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale też również taki problem jest, że w momencie, kiedy nie z własnej woli odpaliłem Jam, to wydaje mi się, że niestety, ale troszeczkę zaczęła się gra psuć, ponieważ sam akurat ten poziom z piratami wygląda fajnie, no bo wiecie, można sobie postrzelać znowu do piratów, można sobie pozdobywać punkty, tam nabić sobie duży wynik, ale niestety wydaje mi się, że są jakieś błędy w animacji, ponieważ na przykład na dolnej akurat linii widać co jakiś czas, że pojawiają się zombie znikąd, w sensie, że nie wlatują akurat z boku ekranu, tylko po prostu pojawiają się i dopiero wtedy załącza się ich animacja jakiegoś tam latania. I naprawdę wygląda to paskudnie, a poza tym również oprócz tego zauważyłem, że na samym tym poziomie mam lekkie opóźnienie, jeżeli chodzi o właśnie te moje armaty, ponieważ one stoją i dobrze, próbuję je zaatakować, próbuję je kliknąć i dopiero po jakimś czasie pojawia się akurat sama animacja, że cokolwiek się w ogóle dzieje i w ogóle, no nie wiem, ten poziom mi troszeczkę zrył nerwy, bo myślałem w ogóle, że przegram jeszcze, będę musiał go powtarzać, a tego naprawdę nie chciałem robić. Co nie zmienia faktu, że jest jednakże taki lekki niedosyt, bo wydaje mi się, że to troszeczkę się chyba gra pobugowała akurat dla mnie tutaj, że coś kliknęłem, możliwe, że nie tak, albo po prostu zostało to źle zaprogramowane, bo no niestety, ale czas lekkie, to jest nieprzyjemne uczucie, kiedy gra się akurat w takie właśnie taką minigrę, która nie działa do końca tak jak powinna. No oczywiście punkty zlicza dobrze, tak, i nie wysypuje nam na przykład do akurat samego ekranu BlueStacks, ale to są te smaczki, które właśnie tak powodują, że nie gra się przyjemnie, że gra się troszeczkę akurat irytująco, że już chce się po prostu odbębnić poziom, żeby po prostu dłużej nie patrzeć na tą abominację, bo na przykład komuś nie wyszło. Na szczęście 40 tysięcy punktów akurat udało się przeżyć i muszę wam szczerze, no po prostu przyznam się przed wami, że całe te błędy spowodowały, że mi się bardzo źle grało ten poziom, że akurat jakbym musiał go powtarzać, to prawdopodobnie bym go nie powtórzył i po prostu przeszedł do samego Modern Day. Ale mam nadzieję, że takich poziomów będzie jak najmniej, bo niestety, ale no nie zawsze wszystko wychodzi tak różowo, jakby się chciało, prawda? No ale dobra, na szczęście mamy akurat cały ten poziom pod koniec i znowu, to był kolejny poziom, odpalił się. Ledwo zdążyliśmy ten poziom rozpocząć, a zaraz poziom się skończył, trwał tam może nawet nie 3 minuty i przechodzimy oczywiście do kolejnego poziomu Modern Day, przez co wydawało mi się, że naprawdę robiąc akurat w tym odcinku 8 w sumie poziomów, czyli tam łącznie oczywiście z Pinata Party to było w sumie tutaj 8 plansz, wydawało mi się, że to będzie odcinek naprawdę długi, ale potem poskracałem, pociąłem, teraz właśnie patrzę na komentarze i widzę, że już jestem w połowie materiału, mimo że jestem dopiero w 14 minucie, co oznacza po prostu tyle, że 8 poziomów na 30
30 minut. Oczywiście wliczając to takie też rzeczy jak ładowanie poziomów, jak na przykład almanach jeszcze pod koniec samego odcinka. Wygląda na to, że nie wiem dlaczego, ale ten Modern Day jakoś wydaje mi się troszeczkę zbyt krótki. Bo twórcy załadowali tutaj oczywiście 34 poziomy, wszyscy też wiemy co się dzieje pod koniec, bo oczywiście ktoś musiał zaspoilerować. No dobra, już nie będę za to panował, bo już i tak jest po wszystkim, to nie ma akurat w tym momencie znaczenia. Jednakże troszeczkę jest taki niedosyt, bo może to są jakieś początkowe oczywiście poziomy Modern Day, części drugiej, ale na przykład w poziomach Big Wave Beach naprawdę było tego dużo więcej, no bo tutaj tak naprawdę co mamy nowego? Nowych mamy bohaterów z akurat samą gazetą, nowych mamy oczywiście bohaterów z akurat lecących na balonach, jednakże to wszystko można łatwo skontrować, ponieważ dzięki wam wiem, że Shadow Shroom bardzo dobrze kontruje akurat samego bohatera z gazetą, a zaś taki prosty blower jest wystarczający, żeby akurat wszystkich przeciwników z samym balonem gdzieś tam wyfrunęli, gdzie akurat drak zimują gdzieś tam na drzewo, żeby się akurat zatrzymali i tak naprawdę w tym momencie prawie nie robi to żadnej różnicy, zwłaszcza, że dostaliśmy oczywiście kolejną nową roślinę, która to atakuje wszystko, co tylko się uda. No i oczywiście w tym momencie, robiąc ostatni świat, mamy również dostęp do arsenału z poprzednich światów, dlatego akurat Primal Shooter tutaj zagości, bo efekt odepchnięcia naprawdę się przydaje, zwłaszcza kiedy nadchodzą gargantuary, przeciwnicy z gazetami i jeszcze masa innych rzeczy. Ale w sumie dobra, nie ma to znaczenia, ponieważ miałem jeszcze o czymś wspomnieć, już tak naprawdę jesteśmy w połowie odcinka, ja jeszcze o tym nie wspomniałem. Mianowicie, pytaliście się mnie, co będzie z akurat Plants vs. Zombies Heroes. Sprawdziłem, o co chodzi z Plants vs. Zombies Heroes i tam znalazłem jakiś trailer, ale oczywiście informacji na razie nie, no bo czym byłoby EA, gdyby dawał jakieś konkretne informacje? Na razie nie wiadomo chyba jeszcze nic, jeżeli macie jakieś informacje, to napiszcie, bo będzie oczywiście karcianka z akurat bohaterami z Plants vs. Zombies 2 i Garden Warfare i wszystkim. Oczywiście EA poleci jeszcze, to postara się wydoić markę. No i pytaliście się mnie, czy akurat jestem skłonny to nagrać. Muszę na pewno zobaczyć, jaka akurat będzie jakość tego gameplaya, ponieważ nie chciałbym oczywiście od razu rzucać się w coś, co może okazać się niewypałem, czy może akurat ewentualnie okazać się tylko skokiem na kasę, ale no kogo ja tak naprawdę oszukuję, no. Mój ulubiony gatunek gier, bo sam od cholery już czasu gram w karcianki, gram w Hearthstone, no nie wiem, już od bety, teraz oczywiście zacząłem grać Magic the Gathering, bo też mi się zaczęło nudzić, to akurat jeszcze na dodatek, jeżeli mogę zacząć coś ponagrywać konkretnego, ponieważ będzie akurat właśnie gierka z Plants vs. Zombies i prawdopodobnie się też tym zainteresują, no to no kto, no szczerze mówiąc, że prawdopodobnie będę to nagrywał, ponieważ jestem ciekawy akurat co może z tego wyjść, co ciekawego jeszcze będą w stanie wymyśleć twórcy akurat właśnie z PopCupu, czy jeszcze mają jakieś ciekawe pomysły, czy będzie to po prostu jedynie akurat, no wiecie, próba wydojenia marki. Zobaczymy jak to będzie, ale prawdopodobnie parę materiałów się pokaże. No może akurat okaże się, że będzie się jakoś dobrze grało w te nowe plancy, że może się zrobi z tego jakiś akurat konkurent na komórkę, że będzie to coś ciekawego. Zobaczymy oczywiście, nie chcę mówić nic na akurat przekór. Bo tak samo mówiłem z Falloutem, że akurat Fallout 4 będzie świetny w ogóle. O kurcze, jakie będzie ciekawe, jak sobie nie pogram Fallouta 4, okazało się takie, no nie takie złe, ale takie średnie. Uciekające korzenie są dość zawiłą rośliną, użytkowniku Dave. Gdy poczują niebezpieczeństwo, to zmienią się w roślinę wybuchową. A jeśli naciśniesz na nie i na inną roślinę, to obie zamienią się miejscami. Możesz użyć uciekających korzeni do ochrony zagrożonych roślin. Co? To roślinom grozi niebezpieczeństwo? Dzwonię na policję! Już chciałem powiedzieć milicji, ale dobra, akurat to nie miało znaczenia w kontekście zdania. Mianowicie oczywiście otrzymujemy nową roślinę, tylko to jest roślina premium i to będzie stara z gatunku, które prawdopodobnie jeszcze długo nie będą za gemy. A powiem wam, że szkoda, bo to co wymyślili twórcy tutaj to już naprawdę przychodzi wszelkie oczekiwania, wszelkie kurcze. Cokolwiek bym nie był w stanie wymyślić, to nie był w stanie wymyślić czegoś takiego. Mianowicie mamy sobie oto takie piękne akurat korzenie. W sumie tak już wiem chyba jak będą wyglądały kostiumy do tego korzenia, ponieważ korzenie akurat, nie wiem czy to jest ono czy one, ponieważ korzenie mają na głowie taki swój wianek, badylek ze swoich badyli, czyli po prostu ze swoich korzeni mają utkany akurat, utkane cokolwiek, czyli po prostu mają taką czapkę, więc prawdopodobnie zamiast czapki będą inne czapki w przyszłości. Jednakże akurat korzenie działają na takiej zasadzie, że będziemy mogli sobie manipulować dowolnie pole bitwy. I żeby to nie było tyle. Korzenie, jeżeli podejdą przeciwnicy, to się zmienią w roślinę wybuchową.
Co je w ogóle jest lepsze, to jeszcze wam powiem później, ale najważniejsza chyba jest umiejętność taka, że możemy dzięki nim sobie dowolnie manipulować naszym akurat polem bitwy. Ponieważ jeżeli postawimy sobie takiego korzenia, na przykład właśnie jednego akurat piszutera właśnie na linii pierwszej, a jednego na linii drugiej, a potem na przykład korzenie na linii trzeciej, czwartej i piątej, to tak naprawdę jesteśmy w stanie w teorii bronić pięciu linii niejednocześnie, ponieważ sama akurat właśnie... akurat korzenie, zamienią się miejscami z akurat z samym piszuterem, dzięki czemu potem będziemy mogli zamienić je z powrotem, ponieważ korzenie nie giną w tym akurat procederze, tylko po prostu zamieniają się miejscem, dzięki czemu potem możemy zrobić to samo. Jeżeli na przykład nam brakuje czegoś na pierwszej linii, to możemy posadzić korzeń i tam akurat przenieść sobie piszutera, jeżeli nie mamy na przykład hajsu na akurat same... na nową roślinę ofensywną. Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, ile będzie kosztować akurat właśnie taki dobrobyt, dla przykładu właśnie takie no próbowanie atakowania przeciwników za pomocą nie wiem, właśnie taki nie wiem po prostu ile będzie, jaki będzie koszt w słoneczkach samych korzeni, ale jeżeli okaże się, że będzie on całkiem nieduży, to obawiam się, że to będzie chyba jedna z najbardziej przejętych roślin w historii akurat tego, Plants vs. Zombies 2 It's About Time, ponieważ ilość modyfikacji, którą jesteśmy w stanie tutaj zrobić, jest naprawdę gigantyczna i już nawet nie chcę się zastanawiać, ile z powodu tej rośliny wyniknie błędów i ile już błędów wynikło, ile musiało być bug fixów, żeby żeby w ogóle roślina taka jak ta wyszła spoza testów, ponieważ nie wiem kto to programował, nie wiem komu oczywiście zostało powierzone to zadanie, ale jeżeli wszystko działa, to dla ciebie gościu szacun, ponieważ no wyobrażam sobie, że może to być, że może potem to być niezbyt ciekawe, jeżeli na przykład, co się dzieje, jeżeli w trakcie animacji na przykład taki akurat wielki gargantuar zacznie atakować tą roślinę chronioną, czy nie zacznie jej atakować, nie wiem w ogóle jak to działa, ale mam na pewno jedną akurat taką... Mam taką jedną myśl, że jeżeli miałbym w ogóle kupić kiedykolwiek jakąś roślinę premium, to na pewno byłaby to ta roślina. Więc jeżeli okaże się, że będzie kosztować na jakieś 40 zł, no to kurczę, już coś tutaj będzie nie tak. Zobaczymy oczywiście, bo to jest znaczy, bo nie wiem w ogóle, czy to będzie akurat kiedyś za gemy, czy nie będzie za gemy, czy w ogóle mi się to opłaci kupować, czy jeszcze będzie mi to potrzebne. Ale gdybym miał dla fanów coś kupić, to prawdopodobnie byłyby to właśnie te korzenie. Ponieważ nie dość akurat, że pozwalają nam manipulację polem, to jeszcze dają nam dostęp do dużej ilości materiałów wybuchowych, taki jak na przykład Grape Shot, taki jak na przykład Cherry Bomb, akurat oczywiście nie to co trzeba, naprawdę dużej ilości rzeczy, która jest strasznie przegięta. Nie wiem, powiedzcie mi ile to kosztuje w słoneczkach, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Ja bym to wycenił na jakieś 200? 250? Bo to jest duże, to jest dobre. A jak się okaże, że na przykład kosztuje stówkę, no to sorry, ale to jest oczywiście insta-buy. Chociaż może się okazać, że tak jak ja mówiłem ze Sweet Potato, że Sweet Potato nie jest w sumie taka zła, a już zaczęli mnie wykrzykiwać od tego, że się nie znam, bo akurat Sweet Potato okazała się być tragiczna i beznadziejna i w ogóle, nie wiem, co akurat wam ta roślina przeszkadza. No dobra, przechodzimy jednakże do kolejnego oczywiście poziomu Modern Day, no bo nie możemy się zatrzymać na dniu 18 czy tam 19, przejdźmy oczywiście do dnia 20, w którym oczywiście zakończymy sobie dzisiejszą wyprawę po dniu współczesnym. Mamy oczywiście troszeczkę bardziej zieloną trawę po prawej stronie, ponieważ dużo czarnych pól jest zaciemnionych, więc jest taka lekka iluzja optyczna, że linie 7, 8 i 9 są lekko jaśniejsze. Nie wiem czy wy widzicie to tutaj również, ale na moim monitorze akurat mniejszym, który tak średnio jest w stanie obsługiwać dobrze kolory, jest taka różnica, jest tak jakby kreska między 6 a 7 linią. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo to jest po prostu akurat efekt, że trochę kontrast jest, znaczy po prostu obecność tych pól złotych troszeczkę wpływa również na postrzeganie kolorów przez człowieka w tym momencie po prawej stronie, ale taki no właśnie ciekawostka taka w tym momencie zauważyłem, myślałem, że się z wami podzielę. Dobra, nie ma to znaczenia oczywiście, bo akurat w dniu 20 wypadałoby posadzić po prawej stronie coś, co byłoby w stanie nam generować hajs przez jakiś czas? Ale fajnie by było również, gdyby roślina tam posadzona była w stanie atakować niespodziewających się niczego przeciwników, dlatego właśnie moim oczywistym wyborem na ten poziom są Celery Stalkery, które to sobie będą leżeć tam, generować jakieś tam coś, wyciągać jakieś tam witaminki z ziemi ewentualnie, a potem jeżeli ktoś po nich przejdzie, to sobie oczywiście powstaną, zaczną atakować, znowu się schowają i znowu będą oczywiście akurat użyteczne, ponieważ mam nadzieję, że przez długi czas nie zginą, że przez długi czas nam dociągną akurat za te hajsy i właśnie dlatego będziemy w stanie wykorzystać jak najlepiej akurat samą taktykę poziomu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że na samym poziomie i w ogóle widzieliście to co ja?
akurat sama właśnie wyrzutnia zmierzchu, atakując przeciwników na trzech różnych liniach, była w stanie ściągnąć przeciwnika prospektora, zanim on jeszcze był w stanie w ogóle wyskoczyć. Czyli w trzech strzałach tak naprawdę udało jej się zniszczyć prospektora, bo nie dość, że atakuje przeciwników na trzech różnych liniach, to na trzech różnych liniach powoduje wybuch, który to sam wybuch oczywiście potem zadaje obrażenie jeszcze na obszarze 3x3 pól, więc... Jeżeli to nie jest dobra roślina, to ja nie wiem, co to jest i chyba na pewno, i chyba już długo zajęło się naszych strategii. Obawiam się, że będziecie narzekać, oj, że na każdy akurat poziom biorę Moonflowery i wyrzutnie zmierzchu. Oj, będą narzekania, oj, będą. Ale dobra, to nie ma oczywiście i tak znaczenia, ponieważ tu chodzi o to, żeby podać dobre strategie w momencie, kiedy próbujemy nimi atakować, kiedy próbujemy atakować wrogów. Znaczy nie, może wydaje mi się, że akurat ten efekt atakowania 3x3 jest tylko za pomocą tej animacji, ponieważ ta animacja tak właśnie sugeruje, że jakoś tam jest lekki rozprysk tych wszystkich nasionek, ale cóż... W tym momencie tak naprawdę i tak najważniejszą rzeczą, którą musimy uważać, jest to, żeby Gargantuar gdzieś tam nam za daleko nie doszedł. Ale tu nie ma szans tak naprawdę gdzie dojść, bo co on jest w stanie zrobić? Najgorszym tak naprawdę dla nas zagrożeniem są przeciwnicy z gazetami. A przeciwnicy z gazetami w tym momencie są zatrzymywani za pomocą naszych Primal Pishooterów. Nawet jeżeli nie są zatrzymani per se, czy po prostu nie jest przerwana ich animacja, to czasami nawet są odpychani, więc nie wiem, jak to działa, czy ich da się w końcu zatrzymać, czy ich się nie da zatrzymać, nie mam żadnego pojęcia. Więc nawet bez użycia specyficznej kontry na tych zombie, nawet do użycia tych Shadow Shroomów nie mamy tak naprawdę czego się obawiać. I o, tak jak mówiliście, akurat również przeczytałem chyba ledwie wczoraj jeden komentarz, który mówił, że akurat Modern Danger drugi jest troszeczkę prostszy od akurat, znaczy część druga jest prostsza od części pierwszej. Nie chcę oczywiście mówić, że tak będzie przez cały czas, no bo to są ledwo pierwsze kilka poziomów, ale już po tym, jaka będzie nowa roślina i po tym, co póki co w tym momencie widzimy, to wnioskuję, że może być ewentualnie nam troszeczkę łatwiej, bo nie wygląda to na taki poziom, który reprezentowało sobą Big Wave Beach, tak? Może to jest jakoś tam w jakiejś skali 5 gwiazdek akurat ostrości jalapeno, ale to na pewno nie jest taki poziom, jaki miało Big Wave Beach. Big Wave Beach powinno mieć w ogóle 6 czy 7 gwiazdek ustawionych, bo jeśli dobrze pamiętam, to czy przypadkowo Big Wave Beach nie było też nerfione? Czy nie było tam to kiedyś dużo trudniejsze? Bo chyba nawet sam wyczułem różnicę w niektórych poziomach, ale dobra, przejdźmy dalej. Penny, losowy odcinek rury ściekowej. Ostrożnie, użytkowniku Dave, ta rura jest częścią komunalnej ściółki nieskończonego zobowiązania. Nie mam pojęcia, o czym miał być ten dialog, bo odblokowaliśmy Highway to the Danger Zone. Naprawdę? Dopiero zobaczyłem ten napis. I co, czyli, że Modern Danger 2 prowadzi nas prosto do Garden Warfare 2? Jeżeli okaże się, że te dwie gry są ze sobą połączone właśnie poprzez tą jedną referencję, poprzez tą jedną piosenkę, to naprawdę moja głowa wybuchnie i będę się jarał tym jeszcze przez następny tydzień, bo to, co akurat tutaj zobaczyłem, byłoby oczywiście bardzo ciekawe, gdyby tylko mi gra pozwoliła wyjść do menu głównego, bo oczywiście co kliknę continue, to gra postanowiła, że skoro chcesz kontynuować, a masz włączony ten swój quest epicki po 50 gemów, no to czemu nie zrobić tutaj kolejnego poziomu? Dobrze, zrobimy kolejny poziom, jam dzień trzeci, znaczy no tam krok trzeci, bo najpierw było pokazane dzień pierwszy, dzień drugi, teraz jest krok trzeci. Nie wiem, czy akurat to oznacza to samo, czy to nie oznacza tego samego, czy będzie więcej kroków, czy będzie więcej dni. Już gra mnie trochę zdenerwowała, bo gra to powinien być wybór, a nie przymus. Powinniśmy się przy tym bawić, a nie odwalać jeszcze kolejne poziomy, bo akurat gra nam każe i wyłączenie w tym momencie to byłby grzech, no bo rozpoczęcie kolejnego poziomu i tak dalej, no ale dobra. Biorąc pod uwagę fakt, że akurat w tym odcinku naprawdę mieliśmy wiele krótkich poziomów, jeszcze dorzucimy sobie odcinek, znaczy... Rany, zawsze mi się myli słowo odcinek ze słowem poziom. Dlaczego tak się dzieje? No nieważne. Akurat widzimy, że tak naprawdę to nie będzie nic trudnego, bo tych poziomów w Wild West narobiliśmy sporo i tak naprawdę w tym momencie popełniłem duży błąd, ponieważ posadziłem akurat Lightning Rida na środku, a powinienem go posadzić na dole, przez co tak naprawdę ten zombie z samego dołu ma tu tak naprawdę wolną rękę, bo żaden z bloomerangów go nie sięga, dlatego jeszcze dowalimy go akurat jakąś tam umiejętnością. Wybaczcie ten lekki błąd, ale tak naprawdę to nie jest nic trudnego. Akurat sama gra tutaj w tym momencie nie zaskakuje, ponieważ jeżeli ktoś przeszedł cały akurat świat Wild West, to podejrzewam, że nie będzie miał żadnego problemu ze skończeniem tego świata.
I zastanawiam się tak naprawdę, jak akurat wychodzi, gdybym zaczął teraz grę od nowa, w sensie wiecie, gdyby akurat rozpoczęła się gra, gdybym był nowym graczem, gdybym teraz wszedł akurat właśnie do tego świata, to czy miałbym odblokowany ten właśnie quest dla akurat gemów, czy musiałbym odblokować najpierw kilka innych światów, żeby mieć do niego dostęp? No takie ciężkie to jest do powiedzenia, bo oczywiście patrzę na to z perspektywy ludzi, którzy mają oczywiście odblokowane tam wszystkie światy i tak dalej, bo gdybym tak naprawdę w tym momencie zaczął grać w Plants vs. Zombies 2 i Cell Online i zobaczył właśnie taki wielki quest, że pozwoli mi zdobyć tam ileś tam kryształów, tylko muszę przejść po wszystkich światach, które do tej pory wyszły, no to powiem wam, że mogłoby to być naprawdę ciekawe i na pewno byłoby to troszeczkę, może trochę spoilerujące, co jest w kolejnych światach, ale na pewno by dało taki dobry trailer do samej gry, tak, bo wiedzielibyśmy, że akurat czeka na nas 10 wypełnionych akcją światami, będą tam minigierki i takie będzie, wiecie, zaskoczenie, że hura, hura, będą naprawdę dużo, będzie dużo rzeczy do wykonania. Zwłaszcza, że akurat posiadanie przed sobą perspektywy robienia 250 kolejnych poziomów to jest coś, czego naprawdę duża ilość gier się nie może tym poszczycić, bo no gdyby tak naprawdę na to nie patrzeć, to my tutaj już jesteśmy przy prawie setnym odcinku, każdy z odcinków był co najmniej, znaczy no tak średnio po 25 minut, czy tam już powiedzmy, że to pół godziny, no znaczy no może powiedzmy 25 minut, tak, no to 100 razy 25 minut to jest tak naprawdę cała seria kreskówki do obejrzenia, jak na przykład teraz oglądam Bob's Burgers, to również Bob's Burgers ma właśnie 98 odcinków po 25 minut, to jest naprawdę kupa czasu i potem się zbiera na przykład właśnie tak, że akurat cała playlista ma 24 czy tam ileś 37 godzin i trzeba to wszystko jeszcze oczywiście raz przejrzeć, albo co by się stało, gdybym w tym momencie stracił te wszystkie pliki, gdyby ktoś mi się włamał na akurat kanał i gdyby te wszystkie pliki zostały wyrzucone. No oczywiście niestety nie mam wszystkich plików dostępnych ze sobą akurat na dysku, nie mam zapisanych wszystkich plików akurat na stałe, więc gdyby tak się stało, to prawdopodobnie byłby lekki problem, ale prawdopodobnie udałoby się tam coś, jakąś chociaż część odzyskać ich, albo może po prostu robiłbym od nowa, nie wiem jak to wygląda akurat, zobacz, nawet nie chcę o tym myśleć, po prostu odpukać w niemalowane, co ja mam niemalowane, nie mam w sobie przy sobie nic niemalowanego, więc popukam się w czoło i może nie uda się akurat stracić wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, Epic Quest Jam Jam, w ogóle Jam Jam jak to brzmi, wiecie, no to, że taka gra słowna, tak, bo tam również była taka gra słowna, że heard the horde, tak, czyli że oczywiście trzeba było to przetłumaczyć, żeby akurat była ta sama zgłoska, czyli tam powiedziałem, że ho ho ho, horda chowa, coś tam. Nie miało to, że akurat zbyt dużego sensu w perspektywie tego, co się akurat, czy jakie było dosłowne tłumaczenie, ale to chyba nie miało znaczenia, bo w tym momencie oczywiście kończymy Jam Jam, czyli Jam Jam część trzecią, przez co możemy sobie przejść spokojnie do almanaka i przeczytać sobie informacje na temat nowej wyrzutni zmierzchu. Wyrzutnia zmierzchu jest rośliną cienia, która przerzuca lobem eksplodujące zarodki nawet w zasięgu trzech linii. No i widzimy, że działa na tym obszarze 3x3 kratek, więc nawet chyba bez samego ulepszenia możemy spokojnie powiedzieć, że dosyć duży obszar pokrywa to z tymi swoimi obrażeniami. Lobowanie przychodzi łatwo dla wyrzutni zmierzchu, ale tylko dlatego, że została w tym solidnie wyszkolona. No i dlatego, że lubi parabole. Parabole tańczą, tańczą parabole. Czyli jak wygląda mniej więcej nauka analizy matematycznej. Siedzisz sobie przed kartką, jedynie co masz w głowie to parabole tańczą, tańczą. No ale dobra, przechodzimy oczywiście do zombich, ponieważ już udało nam się o dziwo skończyć świat Neon Mixtape Tour, więc przechodzimy do Parku Jurajskiego, Jurajski Zombie, Prehistoric Marsz, czy jak to się nazywał ten świat. Jurajski Zombie, przeciętny noszący brodę zombie z niewyobrażalnej przeszłości. Jurajski Zombie nie jest żadnym prymitywem. No nosi przecież krawat i no i w ogóle. No i w ogóle to mi się kojarzy chyba z Fallouta 3, była taka akurat kwestia, że któryś tam z bohaterów polskiej wersji było takie, że i w ogóle i tak... Zapadło mi to w pamięć, ale to nie jest nic ważnego, ponieważ przechodzimy do jurajskiego pachołkogłowego. Pachołki w ogóle w prehistorii. Pachołki, a właściwie jakieś stare resztki z rogów związane ze sobą sznurem tak, by przypominały pachołek, zapewniają całkiem niezłą ochronę. Jurajski zombie stara się wprowadzić na rynek ten cały pomysł pachołków drogowych. Obstawia, że będzie na to gigantyczne zapotrzebowanie, gdzieś za 150 milionów lat. No, powodzenia, bo jeżeli już teraz wpadł na to, to co by było, gdyby w ogóle wpadł na coś więcej? Przecież pachołek to jest prawie jak stożek, a stożek co ma w podstawie koło. To jest jakaś myśl, to trzeba po prostu to... Trzeba to opatentować. Trzeba najpierw wymyślić patentowanie, a potem to opatentować. Dobra, tymczasem będę się z wami żegnał, bo już nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię. Trzymajcie się, mam nadzieję, że kolejny odcinek się wam oczywiście podobał.
Oficjalnie również chciałbym wam złożyć wszystkiego najlepszego na akurat święta wielkanocne, mokrego dyngusa, smacznego jajka itd., itd. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli chcecie się podzielić trochę tą radością wielkanocną, to zostawcie łapkę w górę i zostawcie miły komentarz, a jeżeli nie, to zostawcie niemiły komentarz itd., itd. Trzymajcie się, do zobaczenia, cius!